Hej, cześć, siemanko, witajcie z tej strony Bartek i witam was w kolejnym odcinku, w którym będziemy robić jaila, więzienie, tak. Jest to seria, w której budujemy ogólnie serwer, jak już wiecie, po pierwszym odcinku i po tytule tego, haha, dobra. I tak, może zrobiłbym jeszcze tutaj kilka lilii wodnych, bo bieda, naprawdę bieda. A tak najlepiej tyle, żeby tutaj jakoś wystarczyło ich tak strasznie mało. Okej. Tak, myślę, że tak na razie wystarczy, ale to pewnie i tak za mało. Nie, w sumie jeszcze tutaj trochę drobi, żeby było więcej, żeby się dało ładnie chodzić, fajnie. Patrzcie, teraz to jest całkiem spoczko droga już. Tam to też bardzo ładnie to wygląda i tak jaila by się przydało zrobić gdzieś pod ziemią, żeby to, no jakby powiedzieć, powietrze, jeśli to zrobię, to będzie mi cień rzucało, deszcz nie będzie, coś tam ten, wiecie, chociaż na sawannie, jeśli bym to zrobił w powietrzu, nie, bo będzie widać to, jak się popatrzy. Tak więc najlepszym wyjściem będzie zrobienie tego tutaj pod ziemią, po prostu pod ziemią, tak. I przydałoby się też zrobić world border czy coś takiego, wiecie, jak miałem na tamtej mapce ogólnie, na MMie, co robiliśmy z tajnikiem. Ogólnie mam jeszcze jeden odcinek do wstawienia, ale nie wiem, czy go wstawię, bo ogólnie serwer się zwalił, że tak powiem. Wykopię sobie tutaj małe pomieszczenie i zaraz do was wracam. Kopałem i tak pomyślałem, że to więzienie to warto by było zrobić jako takie na serio więzienie. Tak więc tutaj będzie mechanizm jakiś tam, a więzienie przydałoby się zrobić gdzieś koło spawna. Jakieś jako więzienie, takie prawdziwe więzienie. Znaczy nie jakieś ogromne, tylko takie symboliczne małe więzionko. Mam nadzieję, że czujecie, o co mi chodzi. Na przykład na którejś wysepek albo... No tutaj walnąć takie więzienie. Tak więc wytnę te drzewa i zaraz się uwidzimy z powrotem. Jak widzicie, wyciąłem tutaj trochę drzew i będzie można tutaj zbudować więzienie. Najpierw zakryję tą jaskinię dirtem, w sumie to grasem, ale wiecie. Tak. Zakrywamy w miarę naturalnie. Ty tam sobie siedź, zostań tam, głupi swego. I zaraz będziemy mogli tutaj zbudować wielu ziomków dla niegrzecznych graczy. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj nikt musiał trafiać, ale jeśli tak się zdarzy, haha. Ogólnie fajnie było, jakby ktoś jeszcze ze znajomych zaczął, chciał grać coś tam, nie? Na 1.8 już więcej osób będzie mogło, więc prawdopodobnie ktoś jeszcze będzie grał. Chociaż nie wiem, ale w sumie ogólnie pokazuję wam w tej serii, jak można wykorzystać Minecrafta Vanilla. Tak więc... Pyk, pyk. I bierzemy teraz cegiełki, jakieś fajne. Najpierw polerowany andezyt, takie coś, może jeszcze kraty są tutaj, przydałoby się też cegiełki normalne w postaci cegiełek, o, to się przyda, może cegiełki są, to też jest, tak więc jest świetnie. Time set 0 i jest git. I przydałoby się... Nie, już nic na razie by się nie przydało w sumie. Zrobię tutaj pyk i tutaj pyk. I tutaj też pyk. Bo tutaj będą właśnie te cegły. Może tak? Nie, lepiej to będzie wyglądało tak. Raz, dwa, trzy. Tutaj pyk. Pyk, no czemu to tak popsute jest teraz tym na przodzie? Pyk, pyk i pyk. Pięknie, uznajmy, że pięknie. Raz, dwa, trzy,
10, 15, 400 i pół. Tutaj te kraty też trzeba. Ogólnie to będzie zakład karny. Bardzo możliwe, że zrobię taki system, że jeśli zrobił ktoś bardzo dużo dobrych uczynków w tym zakładzie, albo odpracował, albo odsiedział jakiś tam czas, to zostanie zwolniony z zakładu. Ale to jeszcze nie jest takie pewne. Dlatego jeszcze się mówię, że się zastanowię nad tym. Bo jeszcze wszystko jest możliwe do zrealizowania aktualnie. Ej, ja chcę tu postawić tego klocka. Jakkolwiek by to brzmiało, to chcę tu postawić klocka. Koniecznie. Tego tutaj nie postawię, to co? I patrzcie, jak to teraz zepsute wszystko. Tutaj widać między tymi te przedziałki, te glinie. Zbugowany strasznie snapshot. Ale to trudno. I tyle. I po prostu nic na to nie poradzę. Mam nadzieję, że to poprawi już jak najszybciej. Tutaj to i klocek tutaj mogę postawić. Ok, tak będzie wyglądało mniej więcej brama. Aha, jeszcze tutaj. Ok, ok, ok. I tutaj by się przydało zrobić coś takiego. I tutaj zrobić to samo co po tamtej stronie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pyk. Dobra, jest git. Tutaj też i tutaj. Ciach i jest git. Gitara jest haheszki basowa. Patrzcie, całkiem nieźle to będzie wyglądało to wejście. Takie dość małe to więzienie będzie. Chociaż mógłbym tu zrobić kawałek jakiegoś. Nie wiem, jakiś coś do grania w piłkę czy coś, taki wiecie, boisko. Żeby ci, którzy są w więzieniu, mogli się resocjalizować. Co? Nie wiem, czy można tak nazwać. Resocjalizować. Brawo ja. I tutaj będzie całkiem spoczko. Jak tutaj na przykład mogę dać jakąś strażnicę, taką wieżę. Wiecie, czajcie. Bazę. Nim bazę. Tutaj pyk, pyk, pyk. Ogólnie zbuduję trochę i zaraz do was wracam, żeby was nie zamęczyć całkowicie. Zbudowałem kawałek tej wieży, jak widzicie jest to totalna atrapa, bo tutaj nic w środku nie będzie. Ale robię to, aby sobie po prostu wyglądało całkiem spoczko. I zrobiłem tu już tyle. Dobuduję tutaj trochę i zaraz się znowu widzimy. Wróciłem z więzieniem prawie już gotowym i nagrywam to innego dnia niż tamtą część drugiego odcinka, bo trochę nie miałem jak już bardzo. Jestem chory, siedzę w domu. Kurde, co się dzieje. Ogólnie jest słabo. Nawet bardzo, bo nie czuję się jakoś super. Gardło mi wysiada i nie wiem jak ja to nagram. Ale tak, zrobiłem tutaj coś, co teleportuje do jaila. Jak widzicie, czajnik już wchodził na serwer po prawej stronie, już widać. Tutaj mam takie coś do siedzenia, nie wiem jak to nazwać. Po prostu tutaj jeszcze coś może zrobię, nie wiem jeszcze. Ale tymczasowo jest to tak właśnie to wygląda. Tutaj mi wyskakuje, że jestem w więzieniu. O nie, to straszne. Muszę się pociąć, bo jestem w więzieniu. Video settings jest ok na razie. Tak, jest ok. Trochę mi to pospamuje to, ale dobra. Teleportuję każdego gracza, który ma wynik jail minimum 1 oraz równy 1, nie więcej, nie mniej. Dokładnie tutaj nad ten klocek, czy tam jeden wyżej, nie wiem. Tak, to jest tak właśnie zrobione. Każdy, kto zostanie tu teleportowany, w zasięgu 8 kratek stąd, kto ma minimum 1, zaraz mu się zmienia na 2. Żeby go więcej nie tepało ciągle, żeby mógł sobie chodzić po więzieniu. Trochę się źle czuję, ojejku, ale mnie boli gardło. Dobra, nieważne. Patrzcie, Scorbold coś tam zmienia im na 2. Czajcie, mam nadzieję. I tutaj już po prostu say
Małpa A i kto tutaj jest w zakresie trzech klocków od tego, czy coś, jest w więzieniu. Komenda wyskakuje. Wszystkich, którzy tu są w zasięgu trzech klocków. Tutaj, nawet tutaj i tutaj już nie wyskakuje, bo już za daleko. I ogólnie tutaj włożyłem sobie nasionka. A czemu nasionka? Bo to było pod ręką. Spawn, jak widzicie, jest całkiem spoczko na razie. I w tym odcinku chciałbym jeszcze zrobić coś, co pozwala na to, żeby ten więzień mógł wyjść z więzienia, żeby już się nie musiał tu męczyć, gdy będzie miał już gdy już po prostu zostanie wyzerowane to. Tak więc tutaj zrobię jeszcze command block, który teleportuje. Kontrola, coś tam, coś tam, ok. Ctrl V i tutaj robimy 0 0 jail 0 0 i tutaj musi być zasięg, no nie wiem, tam na 4, tak, zasięg tam na 4 i już jest to teraz naprawione, wszystko zrobione jak trzeba i w ogóle. No teraz sobie dam scoreboard players set jail na 3, żeby mnie nie tepało nigdzie, bo potrzebuję to teraz zakleić. I to już jest ogólnie gotowe. Wyłączę deszcz, bo mnie wkurza. Oj, nie hopper, tylko to zakleić wystarczy. I to by było na tyle, co jeśli chodzi o więzienie. Dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, to dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii, ogólnie napiszcie jakiś komentarz, nie wiem, dajcie łapkę. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W następnym odcinku zrobię border, granicę świata, żeby nie można było za daleko odchodzić. I w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia.